Siemaneczko, jestem Pepetem Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy siać sobie rzepaczek, proszę państwa. Powiem szczerze, nie wiedziałem, że to jest tak cholernie drogie. 1500 za rzepak na tą działkę. Cholernie drogo. Nie ukrywam, że dość drogi biznes pod tym względem. Ale no co, chcę sprawdzić coś nowego. Ciekawe, czym się to w ogóle zwróci, patrząc na cenę na samych nasion, tak? 1500, patrzę mniej więcej na internecie, ile to kosztuje. Dostanę te 1500 za same nasiona. Możecie mi zweryfikować, czy to jest dużo, czy to jest mało. Nie wiem, no, ciężko mi powiedzieć, jak tam wypadnie kosztuje rzepak. W życiu realnym rzepaku nigdy nie miałem, znaczy nigdy nie miałem, nigdy nie siałem, więc nie powiem, a to ile może kosztować. 1500 dałem za, nie wiem, dwa jednostki, jednostkę, no jakbym tam nazwał właśnie na ten kawałek. Więc sporo. Czy to się zwróci mi finansowo, chociaż częściowo, zobaczymy. Teraz grać trochę realnie, więc te ceny też muszą być nierealne. To wiecie co? Będziemy sobie siać naokoło. Zobaczymy, jak to wypali z tym wszystkim. No a teraz, przed chwilą właśnie przed całym nagraniem sprawdzałem sobie, jak to wygląda cena rzepaku. No i powiem, niby ta 1000 jest jedna z lepszych odmian rzepaku. No i powiem szczerze, drogie. Może dużo, może taniej, nie wiem, jak to wygląda w rzeczywistości, no ale te 1500 dałem za ten rzepak, więc to w fondzie mam niecałe 1200 złociszy, więc no jest słabo. Jest nawet bardzo słabo. No ale zaraz moment będzie przewinięcie, bo to już jest raczej ostatni odcinek w końcu z sierpnia, można powiedzieć. Będę sobie skorokany już poza odcinkiem. I powiem szczerze, zmiana planów jest to do siewu tego. Jak to się zwie? Kurze, pan mać. Żyta na kieszonkę. Na nowej działce. Postanowiłem tam nie siać rzepaku. Nie rzepaku, tylko soi. Tylko tam zasieję sobie pszenicę. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Może po kukurydze się uda zasieć. Chociaż po kukurydze średnio będzie, że to pożyto, kukurydze, że to znowu. Na razie jak nie, to odpuszczam sobie w tym roku, w tym momencie żyto na kieszonkę. Tak suma sumarum dużego nie było. Nie wiem, jak będzie w ogóle z tym TMN teraz. I tak dalej, jak będę go dawał. Ogólnie jeszcze mam na właśnie jedno przewinięcie tego, że siano kieszonki, które robiłem. Pierwszy pokos. Tam trzeci nawet, nie pamiętam dokładnie. Więc na razie zobaczymy pod względem traw. Żyto jeszcze jest nieotwarte. Jest sierpień. Kukurydzę będziemy mieli, no będzie troszeczkę więcej kukurydzy. To by zatem, no liczę gdzieś w granicach 100 ton, powiedzmy 100 ton. Są 100 tysięcy litrów, jak to tak zwał, farmingowo na sobie zostawić. Inaczej, siąść na kieszonkę. Reszta pójdzie na ziarnówkę. Taki jest plan. Czy ten plan wypali? No nie wiem, zobaczymy. I jestem ciekaw tego wszystkiego, jak to wszystko będzie ogarnięte. Powiedzieć też, czemu ja tak się... No po prostu by widzieć, jak to będę siał. Nie chcę mi się zawracać. Po prostu jakie takie... sobie tak powiem. Cieska jest dość lekka, kolej nie narobi. I można sobie tak siać, jak się sieje. Na około może wieść. Moim zdaniem. Ja sobie jestem cholernie ciekaw. Miałem też siać naprzeciwko właśnie teraz te pole też rzepakiem. Ale na razie chcę sprawdzić typowo, jak ten rzepak sypnie. Jak ten rzepak sypnie. Jeśli na tym polu odda mi chociaż dwukrotność, czyli powiedzmy 3000 zarobię z tego rzepaku, to rzepak będę siał. Jeśli nie odda mi tyle, bo wiadomo, że opryski będą mnie kosztować, będzie mnie kosztowało także nałożenie późniejsze ogólne,
Czyli mamy opyski na chwasty, na grzyba, właśnie na odżywki, więc to trochę będzie kosztowne, wiadomo. Więc tu będzie trochę, no, ciekawie. Miałem ogólnie pożyczyć, szczerze mówiąc, siewnik, no, rzepak, zasiać sobie rzepak innym siewnikiem, ale znowu mówię, jak masz dobrego poznaniaka, mówi, próbuj. Mój poznaniak praktycznie są jednym z lepszych siewników, mimo wszystko, te stare poznaniaki są dobre siewniki. Więc mówi, nie kombinuj, siej swoim. No i mówię, zobaczę, jak to wyjdzie. Jestem dobry nadziei, pod tym względem. Teraz tak, owiec jeszcze, widzicie, jest nie do cięcia. Nie wiem czemu jest tak, był wcześniej siany, będzie późno zbierany. Więc tutaj prawdopodobnie będzie żyto na kiszonkę. Jeszcze będę chciał gdzieś dorwać dzierżawę. Mimo wszystko, że tych dzierżaw biorę dość sporo, może nawet za dużo. W pewnym sensie, ale to jest w zasadzie tak robione, żebym mógł szybko się w miarę rozwinąć i dać, żeby wykupywać, tak? Żebyście wy mieli cały czas, żeby coś się działo, żebym ja coś na tym koncie miał, bo naprawdę ja jestem praktycznie na tym pułapie zerowym, w zasadzie, no bo co tam zrobię, 2-3 tysiące, znaczy co, to jest nic, koszty, które ponoszę, są duże, więc tak, jeśli mnie nie pracował, to też by było dupa. Więc tak muszę robić jak teraz. Więc no, jest troszeczkę lipa. Muszę też sobie właśnie, jeśli tam będę sobie siał pszenicę, oczywiście jarą, co też się dowiąże, będę musiał pewnie dać teraz jeszcze wapno. Wapno będę musiał dać. No i co się to wiąże? Wiąże się to z tym, że muszę się pewnie albo zapożyczyć, albo dogadać się z chłopakami, którzy będą mi przywozić, z firmą, przepraszam, które będą mi przywozić wapno, to po prostu zapłacę za 2 tygodnie, tak? Bo mniej więcej 5, 6 mam wypłatę od szefa i znaczy różnie to bywa. W zależności jak on tam ma wypłatę ze mleko, mniej więcej ma do 10, tak? No w tym miesiącu no nie zapłacił mi jeszcze, ale to dla mnie może i lepiej, znaczy lepiej, że to mówię, bo teraz taki okres, że jeszcze jest, no pieniędzy nie ma, bo bydło sprzedał, mięsne, pieniędzy nie ma, bo zainwestował maszyny, mówi, dobra, nie śpiesz się szefie, ja tam jeszcze powolutku sobie jakoś będę plątał, to będę na przyszły miesiąc, my się dogadaliśmy i tak właśnie będzie, że ewentualnie na koniec miesiąca tego, bądź w początku następnego będę podwójną wypłatę. Więc to też nie jest tak źle, nie ma co się krzywdować, bo prawdopodobnie on będzie przyjedzie swoim zestawem, albo użyczy mi zestawu, bardziej prawdopodobnie to będzie, kombajnu. I pewnie ja będę po prostu nim kosił. Tak to właśnie będzie wyglądało na tym momencie. No bo koledzy jednak przystawkę do bizona, czyli będzie ciężko kwestię po prostu dorwać, to jest po jedno. Po drugie bizonem prosić o koledze, no fajnie. Ale czy ten bizon wyda, czy da jeszcze radę? Koledzy na zianówce? Nie wiem. Jeśli znajdę fajną przystawkę, może kupię. I oczywiście też nie na dużych pieniądzach, tak, bo o to chodzi. Mimo wszystko, że ma się swój kombajn, fajnie było. Nie całkowicie, jak się mówi, komfort. Bo tak patrząc, ja maszynowo jestem praktycznie no, ustawiony w 90% na własność. Tak? Jak nie powinno powiedzieć w 100%, tak? Bo mam pracę, czy mam przyczepy, mam dwie pracy i mam kombajn. Oczywiście sieczkani nie mam, ale sieczkani to też jest coś innego. Sieczkania będzie prawdopodobnie, ale nie wiem czy moja. Nie wiem czy sobie jakiegoś źródka jest na tu, nie? Który będzie mi siedzi i będzie mi tu obkaszał, bo będzie problem po prostu z tym, żeby jakoś tutaj ogarnąć. Chyba, że szef przyjedzie. Szef przyjedzie sieczkaniom i mi tam pomoże obkosić. I może swoimi zestawami, bo jednak tymi swoimi pietkami to bardzo dużo nie nałożę, bo tak jedna sztywna, druga 7 tysięcy litrów ma, no troszeczkę tak słabo będzie.
Więc trzeba będzie coś pomyśleć pod tym kątem. No już po kolei za miesiąc, za 3-4 tygodnie. Można powiedzieć. Więc no już trzeba się szykować powoli i szukać kogoś, kto by się jechał. I to kosić. No bo już coś trzeba będzie właśnie pod tym względem myśleć. Tak. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Jeśli ktoś ogląda poprzedni odcinek, bo ja troszeczkę do przodu jestem nagrywany, bo już nie jest na sobotę, już nie jest na weekend. Odcinki. Nagrywam środę. Zajebiście się jakoś w tym tygodniu. Chce mi się nagrywać tą serię. I naprawdę to się podejdzie. Chciałem na nowym komputerze by nagrywać, ale komputer siadł. Chyba kupiłem komputer. Wiadomo, nie za duże pieniądze. Ale miał być sprawny. Przyszedł. Krótko mówiąc, to jest zjebana obudowa. Montaż się nie włącza. Nawet tak zwane na krótko. Czyli jak wezmę sobie, podłączę zasilacz. A widzicie, zasilacz działa i bezpośrednio z zasilacza. Jak to się mówi, zmostkował sobie zasilacz. Mostkowałem zasilacz działa. Chcę sobie włączyć, podpiąłem pod płytę, płyta reaguje. Ale nie wyświetla nic. Karta graficzna oczywiście działa, no bo karta graficzna jest tego aktualnego kompa, który nagrywam. I kurwa jest problem teraz, bo to nie są niby duże pieniądze, na są pieniądze, jakby nie patrzył, bo tam dałem 600 parę złotych, nie powiem. Za to może powiedzieć parę groszy. Ale chciałem pchać się w nowego kompa. Nie teraz, bo teraz są, można powiedzieć, ciżejsze czasy. Nie ma też sensu inwestować w kompa za 4 czy 5 tysięcy teraz w moim przypadku. Więc chciałem takiego kupić używkę. Miałem do myślenia. Miał być w dobrym stanie. Na zdjęciu inaczej. W rzeczywistości mój obudowa, no to mówię w transporcie jeszcze jako tako może tam wiecie, uszczepić się. Ja tam nie patrzę na to tak wizualny, ważne, żeby technicznie był. Działał. A okazuje się, że komputer wcale nie reaguje z guzika. Na krótko zapali się diody, zapalą się, ale nic nie piszczy. Nic nie wiem. Nie wiem, nie trzeba machnąć ręką, bo to nie będzie sensu za te 300 zł. Prawdopodobnie się teraz termediować z gościem i wszystko. Bo to też mogła nie być jego wina, tylko mogła być kuchnia wina, że tam sobie shaker zrobili z komputera. No ale na pewno przyszłość nie ma co się bawić w używany komputer. Trzeba kupować może tańsze, nawet co 3 lata wymieniać, ale kupować co 3 lata, ale komputery, ale kupować nowe. Tańsze, nie wiem, to 2,5 może komputery, ale kupować nowe. Bo naprawdę widzę, że tu nie ma sensu bawić się w używane sprzęty. Mam wróczka na przyszłość. Pierwszy raz mi się takie coś zdarzyło, żebym kupował sprzęt używany, który nie działa. Bo dużo sprzętów używanych właśnie elektronicznych, czy to telefony, czy to monitory, czy to właśnie jakieś sprzęty wszelkiej maści elektroniczne. Zawsze kupowałem, zawsze coś tam się sprawdzało. Nam lekko coś było do poprawy, no to tam wiadomo, że człowiek potem pokombinował, pocudował i było działało. Tutaj no niestety tego nie ma. Chciałem na krótko podłączyć kabel nawet pod włącznik. Też nie działa. No trudno, no. Cały pies, co się mówi. I cześć. Nie będę człowiek płakał, siedział i płakał. Nie zastaje człowiek jest na to, żeby płakał nad komputerem. Może ja chciałem trochę bardziej komfortowo dla was nagrywać, bo już ten komputer też ma 7 lat. Cześć. 6 lat. 6 lat ma komputer, no więc wiecie, patrzymy na praktycznie początek samych nagrywek tego kompa. Praktycznie odkąd go mam, to nagrywałem w przednim kanale i usunąłem. Trochę żałuję, bo tam fajne odcinki były 17, później 19. Usunąłem, niestety, trochę głupio. A trudno, nie ma co płakać. Mnie to praktycznie dostawał od początku do końca cały czas po dupie. Chciałem go po prostu odciążyć już.
Chciałem tylko zostawić go tego starego do montowania ewentualnego, bym nie zdążył na tym moim kompie zmontować. No i tak mi wyszło, że poszło się jebać. Życie. Życie, proszę Państwa, ale przynajmniej w farmingu jest troszeczkę lepiej. I lepiej to idzie, bo w rzeczywistości tu w ogóle się patola robi, kurwa, pod względem wszystkiego. Cena mleka w dół, wynajmniej tutaj u mnie w rejonie leci mleko na łeb. Kierowca przyjechał mi, teraz to już mi będzie lipa, bo przyjechał mi mleka. Więcej masz, no to ci ma dobrze mi, co nie? Ale się ta nie wzięli z siłą, mnie. No to jakoś tam zaczęliśmy gadać o tym mleku. Ja to się zaraz zmienił, ja czemu? No bo ma iść mleko 30, bo leży gości na tu. Nie kurwa, ile 30 mi teraz płacicie? Wiesz, mi płacicie. No płacą mi takie pieniądze, że może że się wyboje wszystko. A da 30 groszy w dół, czy może dużo, niedużym letarzu. Ale nie ma tragedii. 30 groszy to jest, mówię, kurwa, kupa pieniędzy teraz będzie. Kurwa, to zrobić. Nie sumie teraz inwestować w kompa tutaj, żeby kupić, żeby troszeczkę lepiej komfortu mieć. Ja chciałem kupić kompa za 600 zł z hakiem. A myślę, że kurwa straciłem kompa, straciłem kasę i kompa nie mam. I dupa. No i co teraz? Będę chciał mu nawet to zasłać. No to już nie jestem w stanie, co powinien być, bo już trochę. Bo zacząłem za mocno go modyfikować. No bardzo spróbowałem go naprawiać. No i tak się zrobiło, jak się zrobiło. No i to, no, no to nie będę płakał z tego powodu. Tylko, że wiecie, no sprzedawca też. Nie wiem, to sprzedawca mi chusteczkę zrobił, czy to. Kurierzy, mówię, że zabawili się w tego, no bo przyjechał w takim momencie, że ja miałem okrzęt. Nie miałem możliwości sprawdzenia tego komputera zaraz przy kurierze. No więc to się mówi, na głupotę trzeba płacić. Dobrze, by na mnie to jest 600 zł, nie 6 tysięcy. No bo by kurwa człowiek to by się chyba zachlastał wtedy, kurwa. A 600 zł to jeszcze nie jest taka tragedia, no mówię, 6 tysięcy to by byłoby kurwa tragedią, ale teraz to co pies. Nie ma tragedii. Dobra, 17 minuta. Powiem szczerze, fajnie to szybko idzie. Ja jeden rzepak się sieje. Powiem wam szczerze, nawet lepiej się kurwa sieje tak naokoło niż byśmy sieli. Praktycznie można powiedzieć, że sprzedać. Teraz pojedziemy na sprzedaży, czy byśmy tak mieli lepiej? Może trochę pokażę, może zobaczmy. Tak dla mnie nie muszę teraz wjechać, teraz tam na plac. Nie wyjeżdżać się muszę. Nie muszę cudować. Mogę sobie elegancko teraz jeździć bez żadnej tej zmartwień. Jak zasieję, tak będę miał. This looks. Tutaj nie ma co płakać. Nie, to jest pierwsze pole, które w ogóle sieje rzepakiem. Jak to będzie finalnie, zobaczymy. Po prostu na żniwa, tak? Ogólnie czekajcie, chcę zobaczyć jedną malutką rzecz. Czy rzepak tylko jest w tym miesiącu? Tak. Ma niektórych, wiecie, miesiącach, na niektórych mapach macie ten przesuwny, macie sierpień, wrzesień. Ja tu mam tylko pszenica, mam wrzesień, październik, listopad. Ale jęczmień mamy tylko i wyłącznie na Jezu, jęczmień mamy tylko na wrześniu. I mamy zbiór albo lipiec, albo sierpień. I przeważnie wychodzi, że mamy w sierpniu bodajże. Więc trochę to jest lipa. Odpowiedni okres zbiorów październik, listopad. No chyba sobie jaja kurwa robicie. Że będę w październiku odbierał, bo ja się w maju. Bo w listopadzie dopiero będę na ziarno siał. Ja pierniczę, ale to będę ciął, ale będę jaja dopiero. No ale życie, proszę Państwa, życie. Pik. A już listopadowe okupu jedzenie byłby taki kuźwa głupi. Szczerze mówiąc. Nie ma tragedii. Nie, powiem wam szczerze, naprawdę zajebi się, że jakoś szybko się ten rzepak.
mimo wszystko, ale trochę się na ciągnik zakopuje. Z tego co widzę. Nie wiem czemu. Chociaż tak mocno ciężko tutaj to nie mam. Nie mam jakiejś tutaj ciężkiej ziemi. Nie wiem, trochę jest slipa, że ja się wiedzę, że pakę się mam hodowlę. No i tak częściowo sobie sprzedaję, więc mogę się trochę zaraz bawić z tym. No myślę, że od wiosny raczej już tego nie będę robił. Maksymalnie gdzieś może nawet od połowy przyszłego roku, czyli to gdzieś jest lipiec. Będę właśnie chciał zaznaczenie postawić tym latem na dodatkowe byki. A teraz pewnie też będzie trzeba te byki sprzedać, bo też brak pieniędzy, albo ty pełno. Więc trochę jest lipa. No ale co zrobić? Ten tak, że obornika mam tyle, że pokombinować z tym obornikiem zrobić, bo teraz jest naprawdę lipa. Mam 40 tysięcy litrów w oborze byków, jak się nie mylę. Czekajcie, ja mogę zobaczyć? Pójdziemy, zobaczymy. 62 tysiące litrów tutaj mamy. Na tej płycie, zajebiście. Bo tutaj to często nie dostają. A co się stało? Pójdę. A tutaj mamy na płycie. I tam będzie mieli mało. Pewnie. Mamy ile? 7 tysięcy. Trochę usunęło mi się. Ale tu jest fenomen, bo mamy 44 tysiące, prawie 45 tysięcy litrów obornika. Mamy ponad 100 tysięcy obornika w gospodarstwie. Więc jest chyba dużo. Dobra. Nie przedłużam. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek mi się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się tego odcinka. Na razie. Cześć.